Witam was w The Last Guardian. Nasz przyjaciel strasznie rozpacza, że stoimy tutaj w tej wnęce. Już ewidentnie ma dosyć tamtego miejsca. Zobaczcie, jak słoneczko na niego działa. Uwolniliśmy się z tej przybrzydłej jaskini. I wyszliśmy na otwarty teren. Pytanie tylko teraz, co my mamy tutaj zrobić? Jeżeli pamiętacie, to mężczyzna, który jest tym chłopcem, opowiedział, to znaczy jest tu też narratorem, opowiedział nam, gdzie my dokładnie się znajdujemy. W gnieździe. Znaczy tak, ja teraz... Ewidentnie to jest światłolubne zwierzę. Chyba musimy się po prostu na triko wdrapać. Nie wiem, gdzie on nas zabierze. Wy jak wilk. Nie, to on tu biedak jeszcze krwawi. Tylko powiedz, gdzie będziemy się wybierać? Nigdzie? Czy ja mam coś tu zrobić? Ewentualnie mogłabym się w tamto miejsce wdrapać, tylko nie wiem, czy... jakiś gołąbek tam siedzi. Ale to cudak jest. Piękny zwierz. O, jak go głaszczają, on się kładzie. Speed, prawda? Nie mówcie, że ja mam się łapać z tych linek i po tych linkach przeskoczyć. Nie, nie, nie. To nie jest dla mnie. Hello? Ale ty mnie tylko nigdzie nie zabierzesz, ja już to widzę. Że ty stoisz i się patrzysz. Witam serdecznie wszystkich na czacie. Houston, mamy problem. Trico nie chce nam pomóc, więc... rozejrzyjmy się dokładniej. Ogólnikowo ja tutaj nic nie widzę. Tylko przepaść. Jakby chciał polecieć, no ale on nie może. Nie uda mu się wzbić w powietrze. Okej, mamy drogę, widzę to. Okej, ten łańcuch mnie nigdzie nie zaprowadzi. Natomiast teraz chyba powinnam się go chwycić. No właśnie. Wow, patrzcie, co on wyprawia. Nie, no bajka po prostu!
No jeszcze patrzy, co zrobił, jak kot, no. A tu misiak. Na broń i nie ma pojęcia. Jeszcze się patrzy, jakby nie wiedział, co to. On jest taki słodki, przerażający, nie? Patrz się na to. Dobra, teraz tak, żeby nie spaść, żeby chwycić. Okej, okay, dobra, te drzwi już widzimy, że tylko nam pomoże. Nie jestem pewna, czy chcę puszczać. Dopiero tutaj, okej. Kabum? No co, myślisz, jak doskoczysz? Pewnie nie problem dla ciebie, prawda? Oj, niedobrze. Trochę nam się grunt spod nóg osuwa, a dam radę. Ja tu wejdę, tylko nie wiem jak Trico, bo on jednak waży troszeczkę więcej. Nie schodź tu może na razie. Halo, halo. Nie, 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 nie. No to już bywa. Wiedziałam, że tu jest mały błąd i no, kończy się śmiercią, prawda? Musimy teraz zrobić to rozważnie. Powolutku, mistrzu. Idziemy do... Ale powolutku. Chodź, misiaku, żebyś nie spadł. Okej. Okay. Teraz on jest bezpieczny. Ja też, możemy się rozejrzeć. Na pewno już jest głodny, prawda? Te trzy beczki, które wsiadał wcześniej, już mu nie wystarczą. Ewidentnie coś pożar. Źle mu z oczu patrzy. Ciemno tu. Poświecimy sobie może trochę. Okej, tu jest przejście. Pytanie dokąd? Tu możemy się chyba wspiąć. Tam też jest jakieś przejście. Dobra. Z czym my mamy do czynienia? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Zobaczcie, głowę wciskane. Zaraz wrócę, bitaku. Poczekaj na mnie. Czy my tu możemy podnieść? Raczej nie, bo chwytamy kukiem, ale ono nie reaguje. Widziałam jeszcze tak, z prawej strony jest przejście.
Ale i z lewej coś jest. Idźmy najpierw w prawo, bo to wygląda mniej obiecująco. Biedny, to coś tutaj się tak nie wciska się. Aha, dobra, tutaj było tylko coś takiego. Tylko zaraz po ciebie wrócimy. Czekaj. Czy to jest to samo? Jest taka ciemnica. Oho, coś tu jest. Mamy to. Oh. Okej, okay. I tak. A jak inaczej? Tu jest beczka. Dokładnie. Może nawet, nie, jedna. Pytanie, jak to zrobić? Nie mogę tylko chwycić, ja wiem, że ona tam jest. Może dopiero to triko rozwali. Nie mam pojęcia. Dobra, poczekajcie. Zostawimy to jeszcze tutaj. Może mamy turko przywołać. No tak, w sumie powinien tu teoretycznie wskoczyć. Wow. Tu. Trochę się odsuniemy, żeby miał miejsce. Chodź, nie bój się. Musisz tu wejść. Chodź. No chodź, psiaku. Nie, dobra. I teraz zobacz, co dostaniesz w nagrodę, że taki grzeczny byłeś. To by było chyba na tyle. Reszty nie uda nam się. Zniszczyć. Będziemy musieli szukać innego wyjścia. O, jak łapa w locie! Wow, dobra, robimy postępy. On jest cudny. Wydaje mi się, że on powinien mnie tu podsadzić. Czy tam jest jakieś przejście? I teraz tak, teoretycznie możemy skoczyć tutaj, tylko gdzie to nas zaprowadzi? Chyba nigdzie. No jeszcze się drapię. A to jest skubane. Okej, tu jest jakiś spoko. Tylko czy ja doskoczę? Nie, spamy to. Okej, do góry. Okej, idziemy w prawo.
Widziałam tutaj łańcuch. Nie wiem, czy on. Czy my gdzieś po nim wejdziemy? Teoretycznie wygląda, że powinno się udać, więc. Ja pierniczę. Skoro już spadliśmy, to sprawdźmy. Bo nie bardzo. O, i kulejemy. Super. W takiej wysokości to raczej nóżka musi boleć. Teraz nie powiedziałabym, żeby dobrze stało, tak jak ja bym chciała. Skocz, no weź powiedz, że gdzieś doskoczysz. Czy ona pokazuje gdzie? Wow, nie. No on jest po prostu bezbłędny, nie? Ale tu nic nie ma. To jest najgorsze. O. Skocz, tylko gdzie? Jak coś, to będziesz nas łapał, okej? Okay? Jest, pan. Okej, tam widzę beczkę. Jest jedna. Czy tu będzie druga? Zobaczymy, gdzie nas ten łańcuch zaprowadzi. Jezu, jak to straszne. Po prostu jeden ruch i ja spadam. Okej, tu jest przejście. Jest jeszcze druga strona. Sprawdzimy. Ale tu nic nie widzę. Już mi nie spadła. Tu są kraty. Tędy nie przejdziemy. Jest motylek, czyli gdzieś tu powinna być beczka z jedzeniem. Już tutaj. Okej, dobra, nie ma sensu, to nie wygląda za dobrze. O, ta kamera, nie? Jest taka zdradliwa, skubana. Idziemy tam, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Pytanie, czy ja go powinnam tu wołać. Nie, on sobie sam radzi. Tylko tam jest misiak jak beczka dla ciebie, wiesz? Dobra, tutaj jest... tutaj możemy zepsuć... Jaki on jest słodki. Przyjdzie i się mordą przytulnie. Wiesz co, tylko my musimy zajść, bo tam jest beczka dla ciebie. Ty nie widzisz tej beczki? Wow, czasami prawie jakby coś mówił, nie? Zejdziesz, misiu? Nie to, nie chciałam tego, nie chciałam tego, przepraszam. Absolutnie nie o to mi chodziło. Chciałam ci pogłaskać.
Tak jak trepcze. Dobra. Odpuścimy sobie jednak tą beczkę, bo widzę, że on jest skłonny, by zejść. On teraz nas nie przepuści. Okej. Jesteś? Nie jesteś. Okej, no to działamy. Dziękuję, przyjacielu. Okej, mamy jedną tą dla niego. Szkoda, że tamtej nie udało nam się wyciągnąć. Taka jestem ślamazara, tak się już chciała, nie mogła. Czy my tu coś mamy jeszcze? Nie. Kurczę, szkoda. Ej, no chodź, tu beczka jest, stary. Już poszedł tam węszyć. Weź skubaniec, no. Zobacz, co dla ciebie przyniosłam. Uczułkę mam. No wiecie co? O, w końcu zauważył. Wow, okej, okay, super. Pytanie, czy to ma, nie wiem, jakieś znaczenie, czy on zje wszystkie, czy nie. Bo jak ostatnio się chyba poprawiał od tych beczek, prawda, od jedzenia. Pytanie, czy tam też niczego nie było, ponieważ tam wejście widziałam w sumie. Dobra. Jedna nie grzech, nie? Jego ciągnie tam strasznie, po prostu. Trzepnie mnie ogonem. Okej, okay. Co my tu mamy? I co my teraz zrobimy, przyjacielu? Ty tędy na pewno się nie przyciśniesz. On się kręci jeszcze. Znaczy ja pewnie przyjdę górą, tylko pytanie. O. Jak on sobie poradzi? I co teraz? No to nie wygląda za dobrze. Teraz poruczę jak kot. Nie, dobra, tak nie da rady. Znaczy ja bym pomyślała, że on powinien przyskoczyć ze mną? Niszczu, a może za mną doskoczysz do góry? Ej.
prawie tak tutaj podstawia, ale mi... No ja nie doskoczę. Houston, mamy problem. Już myślałam, że coś wymyślił, ale nie. Mi się kale, ja tutaj nic nie zrobię. Ty mi nie pomagasz teraz. Czy tu jest jakieś urządzenie, mechanizm, cokolwiek, co bym mogła otworzyć? Boże, jak ja bym chciała tam wyjść. Może tylko powinna bardzo zwołać. Co on tam tak patrzy? A, to jest fana bestia nasza. Zobaczcie, jak on podpowiada. Ale tu ślicznie. Na siebie to troszkę za ciasno. Ups, ups. Chcę zobaczyć, czy tu nie ma jeszcze może dla niego beczki z jedzeniem. Ale wygląda na to, że nie ma. Okej, a tutaj? Czyżby udało nam się wyjść w końcu tych okropnych ruin? Bo tam lepiej nie skakać. Patrz w tamtą stronę. Tylko jak tam się dostać? I znów krzyczy. Okej, on nam troszeczkę podpowiada zawsze. Niemniej jednak, ja to będę robiła cięcie na tubę. Tylko ładnie wam podziękuję. Ale prawdopodobnie zaraz nagramy kolejny odcinek. Zobaczcie, jak nas szuka. Nie wiem, zaraz spróbuję na niego wejść. Może to będzie to. Może on ma jakiś plan, natomiast ja go nie widzę. Nie wiem, czy tam na górę to nie będzie dobry. To nie będzie dobry pomysł. Było oko. Takie szybkie. Okej. Także zaraz wracamy.